Słuchajcie, miałem niezłego Liptona, jak zrobił mi się węzeł na żyłce. A jeszcze większego Liptona miałem, jak się okazało, że nie mam żyłek w ogóle na przepony. Taki minus, nie? I owo trochę, bo muszę na bata teraz łapać, mam ograniczony zasięg. Ale dalej próbuję na czerwonego. Troszkę sobie ich przykopałem, co prawda, na placu. O, takie ładne. Wszystko przez branie, bo było takie fez szarpnięcie. A ja fez też szarpłem. I wyszło z tego tyle. A po prostu się ta rybka... A ładnie, było wyższe. Prawy, lewy, prawy. A nam po prostu wyszło tak, że ta rybka po prostu się nie zacięła. I minus. O, ja tu mam pecha. O, dobra. Jak już wiecie, to ja mam w bacie dłuższą żyłkę niż jest sam bat. Teraz sam się na to denerwuję. Mamy okonie. Średni, bo średni, ale jest. Ale się wydarzał w trawie, chyba lubi to. Bardzo to lubi chyba. Dobra, od razu go do wody. 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 Nie wiem, po co to śpiewam. Oglądalności to nie poprawi. Ale może coś. O, ja pierdzielę. Ależ to było hardkorowe branie. Hardkorowe to jest mało powiedziane. To było mega fest, duże uderzenie. Aż mi gumka uciekła. Oczywiście do zapisania nie bardzo. Dobra. Mega branie było. Aż mi haczek poogryzło. Słuchajcie. Tak jak mówiłem, chyba zaproszę Popka na mój kanał. Nie na mój kanał, pardon. Zaproszę go na ryby. Popka na ryby. Nie to, że robię sobie z niego jakieś żarty, ja całkiem serio mówię. Ło, ten jest wielki robal. Popek przecież też jest wędkarz, chyba. Widziałem zdjęcie jak z karpiem jakimś tam. Co prawda duży był. Większy od moich. Ściągają mi robaki, a nic z tego nie ma, no. Gdzie tą gumkę mam? Ciągle gubię te gumki, jasne gumki, no. Jasne, ciasne bąbki ścieli. To jakiś pies? Nie wiem. Coś mi tu nie pasi. Słuchajcie, założymy białego. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Czy taki sam, czy inny? No to szczela. Pewnie na tej szczelnicy. Założymy trzy białe. Trzy białe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co z tego wyjdzie? Czy będzie brane? Chyba nie. Słuchajcie, myślę, żeby sobie nie kupić większego bata. Właściwie nie tyle co większego, ale dłuższego, no. Dłuższego pod takim względem, że też większy zasięg, prawda?
kuźwa, to liść. Słuchajcie, denerwują mnie te liście, naprawdę. Nie wiem co. Trzeba... Czasami bardzo zbranie potrafią zasymulować. Bardzo to jest mało powiedziane, strasznie. No, kasiuszki sobie tu lecą. I się zastanawiam dalej, gdzie te gumki tracę. Recepturki. Gumki, recepturki. Nie gumki, że gumki. A, wyrzucimy to na wodę. Słuchajcie, te robachiliany. Nie podchodzą mnie tylko. Czerwonego założymy. No w ogóle to, kurde, muszę jechać gdzie indziej. Dwa następne filmy, w sumie już cztery w tym samym miejscu. Nie za bardzo, już jest nudne. Myślę, czy będzie iść na mój staw. Znaczy mój. Nasz. Ludzi, którzy tam mieszkają. Pokazałbym wam kawałek swojego świata. Dobra, no sieć. Powiem wam, nie wiem, czy nieodpowiednia pora, czy co. Ale nie zawsze te ryby kurczę to chcą brać. Coś jest grane. Nie, no nie jest grane, bo jest. Pomęczę go trochę, żeby go wytargać na górę. Średnia. Jak zawsze. Na moją paszczę. Zazwyczaj. No i jasna cholera liścia. Małe, ale wariat. Ciągle te okonie, jedną dzisiaj na płocie okonie. Robaka mu to być daje, ten. Weź mi to w to piekce. Słuchajcie, no, co mogę powiedzieć, no. Kanał jak kanał, jak każdy inny. W każdym co innego, niektóre lepsze, drugie gorsze. Ale fajnie by było, byście dali te 100 łapek i coś się w tą linię ścierać. Tak jak mówiłem. Czyżby to była ryba, a nie znaczy? Nie wiem. Nie. Widzieliście to? Zaatakował mnie! Jasny gwint! Ja mu zaraz pokażę. Ja go do wody nie wpuszczę. Ja no, oczywiście go wpuszczę, nie będę katował ryb. No kill. No cap. Wild. Co ci teraz mam zrobić? Idź. Idź ty pieronie. Chodź jakieś większe ryby połapać, a tu nic. Zero. Totalne. Nicoż. Źle zrobiłem, że nie pojechałem na ryby dzisiaj na pogorie. Może bym tam coś wodnego złapał. Może, ale nie na pewno, ale raczej na pewno. Raczej na pewno dlatego, że tam te rybki są. Nas pobawił jakiś okoń na robaka. Pobawił nas robaka. Przeciwwaga mi się na bacie zrobiło. Słuchajcie, proponujcie mi, jak nagrywać. O, jaki ten jest tłusty. Ja cię kręcę.
zaproponujcie mi jak albo co mógłbym nagrać. Znaczy, miejsc jest dużo tutaj do nagrywania u mnie, w moim województwie. Ale nie wszędzie też ja mogę jechać, musicie to zrozumieć, że moja limit, mój pokazowy a propos zbiorników jest ograniczony. Ale postaram się pokazać jak najwięcej. O kuźwa, fajna rybka była. Opryzła nam robaka, to nic. Postaram się wam pokazać w najbliższym czasie pogorie, jeszcze jak będzie jakaś ładna pogoda. Fajne miejsca pokazać tam. Tylko nie wiem jak tam ludzie zareagują na to jak ja nagrywam, prawda? Że jakiś gościu przyjechał pod kurkę, co to w ogóle on ma tam zrobione, nie? Także wiecie. Jest okej. Jest chyba ten, co tak podgryzł 3 razy. Bo. Szybko go tu finam i wypuszczam. Jednak lepiej jest, jak jest ta woda bardziej mętna. Dlatego, że te ryby wtedy bardziej biorą. Słuchajcie. Żegnam się dzisiaj już z wami. Zapraszam do oglądania na moim kanale. Zasubskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę. Jeżeli, powiem tak, wdrożę chętnie jakieś nowe zasady nagrywania czy coś, napiszcie po prostu to w komentarzach, a ja to zweryfikuję i wybiorę te najlepsze i po prostu zacznę je wdrażać, powiem szczerze, w mój kanał. O, no co mogę nie powiedzieć, prawda? Także trzymajcie się, subskrybujcie, oglądajcie, nie żałujcie, a wyprawa na pogorie będzie udana i złapię karpia albo jakiego lina. Zobaczycie. Także trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkie kanały wędkarskie i do zobaczenia. I oby pogoda nam dopisała. Cześć.